Dzień dobry, kochani. Ja dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam miejski targ, największy w Erewaniu. A że jestem zboczona na punkcie targów, więc pomyślałam, że Wam też dzisiaj to pokażę. A tu za mną się zaczyna dziać. Tak naprawdę jesteśmy gdzieś tam na ulicy, na skrzyżowaniu dosłownie. A zobaczcie, co tutaj się dzieje, nie? Pachnie niesamowicie owocami. Oczywiście to się dzieje wszystko nielegalnie. Ale służby o to dbają, żeby było jednak legalnie. Bardzo możliwe, że za chwilę przyjadą i po prostu zwiną cały biznes. A ja dzisiaj właśnie idziemy w tamtą stronę, tam przed nami i pokażę, jak wygląda typowy ormiański targ. Właśnie się zbliżamy. Tu się zaczyna targ, ja muszę młodego pilnować. Artur, poproszę rękę. Kurki już można kupić, nawet jedno albo nawet więcej. No i się tu zaczyna, a moim przewodnikiem dzisiaj jest moja kuzynka, Nowarto. Cześć, Barew. Barew. Ona mi dzisiaj tutaj... Dzień dobry. Dzień dobry. Daj rękę. Artur, tu się pilnujesz wszystkich, wiesz? No. Oczywiście lamadżo na każdym kroku. Czyli takie jedzenie. Pięknie pachnie arbuzami i melonami. Tak, taki display melonów. I za chwilę będziemy wchodzić do środka i pokażę, jak wygląda od środka. Gdzie idziemy? Urengenum? Okej. No dobra. Idziemy do środka. Kiedyś takich targów jak ten było na pęczki, ale no władze pozamykali i scentralizowali jakby, żeby oczyścić trochę miasto. Ja jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają w ogóle typowe ulice tutaj blisko targu. Po prostu no idzie pełną parą handel. Okej. Tu akurat Państwo tam na dole powiedzieli nam, że jesteśmy za wcześnie, że od 4:30 czy 16:30 się zaczyna, ale w zasadzie to już jest taki zalążek. No dobra. No w ogóle to jest genialne, w jaki sposób Ormianie potrafią pokazać jedzenie. To, co sprzedają. Pokażę Wam, co to jest. My na to mówimy dandur. A to jest chwast, który jest podobno dostępny wszędzie, aczkolwiek ja go nie widziałam w Polsce. Nazywa się portulak. Bardzo, bardzo dobre ziele. Artur. Mój Artur oczywiście tu już rozrabia. Niezadowolony. A kolendra moja ukochana jest dostępna wszędzie. Czerwona bazylia jest dostępna oczywiście. Zobaczcie, jak to wygląda. Artur. Okra widzieliście? Tak wygląda okra. Pomyślałam, że mogłabym... Nie patrzcie na moje paznokcie, bo po prostu mi się rozwaliły. Ale tak sobie pomyślałam, że mogłabym Wam ugotować taką okrę i pokazać. Fasola. A to jest ostra papryka, bardzo ostra papryka. My na to mówimy bibar. Zresztą Turcy też na to mówią bibar. Ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle tureckie słowo. No, taki display różnych ziół. O. A za mną Artur i moja kuzynka, siostra. Mają ciężką dyskusję i próbują się dogadać, bo Artur nie mówi po ormiańsku. A moja siostra, znaczy moja kuzynka nie mówi po polsku, więc się próbuję dogadać chyba w trzech językach. A najlepsze jest to, że oni wszyscy próbują do niego po rosyjsku mówić, nie wiem dlaczego. A to są suszone zioła. Jakieś tam suszone, tu jest napisane czaj z rosyjskiego.
Ciecie, wiecie. Już pan by chciał, żebym ja tutaj coś próbowała, kupowała. O, papryka, którą na pewno kupię, jak będę wracać do Polski. No i moje ukochane miejsce, czyli przyprawy. Zawsze przywożę przyprawy, kiedy wracam z jakiegoś kraju. O, na przykład to jest kozieradka. To jest kozieradka. Kumin. Co to jest? Kimion. A, to jest kumin, a to jest kmin rzymski, a to jest kumin. No to jest ta czarna, tam, Boże, nie pamiętam, jakie ono jest po polsku. No wiecie na pewno, co to jest. chili flakes, a to jest szafran. Na przykład, ale to jest ten kaukaski szafran, to nie jest ten typowy szafran. Len, mirra, patrzcie. No różnego rodzaju ostre papryki, chili. Sfańska sól, to jest sfańska sól, czyli taka typowa gruzińska przyprawa, też ją na pewno kupię, bo będziemy robić adżikę. I ona jest taką jedną z podstawowych przypraw adżiki. A to nie mam pojęcia, co to jest, różnego rodzaju, chyba kolorowy pieprz, tak posypany, tak fantastycznie. Tak po prostu, żeby ładnie wyglądał, ale ja stąd pieprzu na pewno kupować nie będę. I to, co tygryski lubią najbardziej, bimber. Słuchajcie, to jest bimber. To na przykład jest bimber z morwy. Bardzo dobry na wszelkiego rodzaju przeziębienia i rewolucje żołądkowe. Ale tu przede wszystkim ten bimber to trzeba wiedzieć, od kogo kupić, żeby był naprawdę dobry, tak? A nie taki jakiś tam chrzczony, powiedzmy, tak? No. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest jakoś tak pusto trochę. Czy wiecie co, jakoś dziwnie trafiłam taką godzinę, kiedy jeszcze nie wszyscy są, a tu taki już przywieziony towar, jeszcze nie wyłożony. Nie wszyscy są po prostu, co powinni być. Dobra. A tu pokażę wam, jak wyglądają różnego rodzaju suszone owoce. Jak wiadomo, Armenia słynie, przynajmniej się staramy jako Ormianie, suszyć owoce i sprzedawać, aczkolwiek ta sprzedaż jest, znaczy produkcja tych jest tak mała, że nie wystarcza, żeby to zrobić pełny eksport. Ale powoli ten biznes się tu bardzo, bardzo prężnie rozwija. My na to mówimy, na przykład to są, panowie się tam klepią. Tu są orzechy, polane są syropem z winogron albo jakimś tam innym syropem. Zrobię oczywiście też dla was, my na to mówimy szaran, ale co? O, pan właśnie nas poczęstował, patrzcie. Jest Alania? Alani, ten zwany na. Alali. Nie. Pan nas poczęstował tym. Zobaczcie, to jest inczas ramyć. To są suszone owoce zamknięte jakimś, no na przykład to jest ten, figa. Figa z orzechami. Ale powiem wam tak, jest bardzo, bardzo słodkie. Tu są orzechy zawinięte w sok, dosłownie tak mogę powiedzieć, tak, sok z owoców i różnego rodzaju, przepraszam, aż się zakrztusiłam, różnego rodzaju owoce właśnie suszone, jakie sobie można wyobrazić. Na przykład to się nazywa tatulawasz, czyli inaczej. No to jest taki prasowany sok i wysuszony sok z owoców. Ja nie jestem fanką tego, nie ukrywam. To nie jest dobre. Znaczy, wiecie, no są ludzie, którzy to lubią, tak? Ja tego nie lubię. Idziesz, Artur? Moja kuzynka mówi tak. Milka, ja młodego pilnuję, a ty nagrywaj. Spokojnie, więc ja spokojnie mogę nagrywać. Zobaczcie, a to jest nasza duma narodowa.
czyli morele. Zobaczcie, jakie wielkie. Akurat jesteśmy już prawie po sezonie i ten owoc jest bardzo, bardzo drogi. No. O, zobaczcie, dostałam następne. Od pana. Tutaj w ogóle... Tak, Alicjon. Tutaj w ogóle lubią częstować turystów. Nie uważają mnie za turystę. Ja nie uważam się... No, może trochę jestem turystką, ale... co dostałam? Nie wiem, co to jest. Terca? Czy Chilan? Chilan? A, to jest suszone... Takie, o. Wysuszyli i zrobili z tego. Powiem wam, że jest super, bo nie jest słodzony. Jest bardzo dobry. I będę się tym zajadać. O, bardzo... Kurczę, chyba pójdę kupić. No dobra. No i to tak, pani. Widzicie, jak dbają. Naprawdę, to jeżeli chodzi o prezentację produktu, nie jeden Europejczyk by mógł się z tego od nich uczyć. A tu oczywiście turystów. Pełno. Widzicie? Panowie dyskutują, co by to kupić. Ale naprawdę jest warto. A nie wiem, co to jest. No warto, co to jest? A, to jest morzosz, słuchajcie. Ja wam to pokazywałam, ale to. Artu, nie dotykaj. U nas jest na kanale, te nóżki są. Sańcia, akać? To są uszy świni. A tu zgadnijcie, co to jest. To jest kurze łapki. Nie, to jest koguta, ten grzebień koguta. To kurze łapki. Ale wiecie co, jakoś podejrzanie białe. I ciekawe, bo to jest pitakal. Aha. Pani mówi, że... Zapytałam, jak oni to robią, że to jest takie białe. Pani mówi, że nie wiem, bo ona po prostu kupuje od kogoś, jakiegoś hurtownika. No i tutaj oczywiście bardzo dużo przypraw i kawa w ziarnach. Coś, co Ormianie piją i traktują jak religię. Tu piją pierdyliard, za przeproszeniem, przepraszam za wyrażenie, ale tak jest. Pierdyliard kaw dziennie. Potrafią wypić kawy i pójść spać, dosłownie. A tam moja kuzynka tłumaczy Arturowi dalej, co on właśnie je. I próbują się dogadać, to po prostu uwielbiam. O. O, a to jest sumak, słuchajcie. To. Też mówiłam o tym, o tej przyprawie na naszym kanale. No różne znowu przyprawy i w ogóle herbaty za chwilę. Pójdziemy sobie... Wiecie, co mi się w ogóle podoba w Armenii? Że na przykład ryż kupuje się właśnie w takiej postaci, tak? Ile chcecie, to tyle po prostu pani wam odmierza. Nie jest odmierzone, widzicie? Wszystkie takie właśnie nasiona. Zobaczcie, tu jest soczewica, kasza gryczana, wszystko, tak? I po prostu się tu kupuje na kilogramy, a nie u nas po 400 gram pakowane po 100 gram. No zobaczcie, małe przepiórki. Chyba to są przepiórki. To mi się to podoba, tak? I mimo, że tutaj jeszcze nie ma czego takiego dbania o ekologię, dbania o środowisko i tak dalej, tu właśnie tak jest, że taki zbędnego plastiku nie ma. Aczkolwiek nie mówię, że tutaj nie wyrzucają plastiku i w ogóle, bo to robią. No skłamałabym, gdybym powiedziała, że tak nie jest. A to są marynowane liście winogron do tolmy. Do liści winogron, do tego, do tolmy z liśćmi winogron. Co? Artur pokazuje już mi oczywiście słodzone napoje, czego nie dostanie. Nie! Nie ma. No już od razu już pokazuje tu. Tak? I już zobaczcie, jak się denerwuje, że on tylko chciał pokazać. Basturma. Różnego rodzaju tam mięsa. Widzicie? Tu jest basturma. Ale ja wam pokażę, jak to zrobić tak fajnie, żeby było.
to jest na przykład, żeby była z tym bardziej tłusta, tak z tłuszczem, jest bez tłuszczu. Inci bastur ma? Juhot. A, ty has kaca. Bajs incia? Chozi bastur ma jeden. To też jest jakaś basturma ze świnki. Ja pierwszy raz widzę w ogóle coś takiego. Też jest jakaś tam po prostu jakiś tam sposób, nie wiem, przygotowywana. Szczerze nie mam pojęcia, jak to się robi. Mogę to oczywiście sprawdzić. Ale też chciałam wam pokazać ten sudziuch, który też jest taką typową wędliną ormiańską. Ona tak wygląda. Też oczywiście karlia zertal. Ha? Czy jest zerka karlia? O. Tak, w takich postaci oni ten. Nie, etylawa. A to właśnie tak wygląda. Tu światło jest takie kiepskie trochę. O, teraz będzie wygląda jak podłoga. Ale to jest właśnie wołowina. To też jest wołowina. To jest wieprzowina. Mówię, to jest dla mnie jakaś coś nowego, fanaberia moim zdaniem. Ale też oczywiście wam pokażę, jak się robi. A ona, to kuzynka jest, dyskutuje z panią. To pani cię zna. Okazuje się, że ta pani nas zna i jest naszą jakąś rodziną. Poczekajcie, muszę się przywitać. Artur, którego musiała ciocia przywołać do porządku. Dobra, zachowuję się jak dziecko. Słuchajcie, chciałam wam pokazać. Tak, kawa. Artur, odsuń się proszę, bo tutaj muszę naszym milusińskim pokazać coś. Zobaczcie, jakie tu są ceny. Mniej więcej można powiedzieć, że na przykład, nie wiem, 6000 dram, tak? To jest nasze 60 zł. I zobaczcie kawa, ile kosztuje. Uważam, że jak na ich zarobki, gdzie średnie zarobki w Armenii to jest około 200-250 dolarów, czyli jakieś 1000 zł nasze, no ta kawa jest bardzo droga, tak? I ludzie tu po prostu żyją. I no zobaczcie, każda kawa jest palona, bardziej, mniej i tak dalej. Ale zobaczcie, tu jest jedna kawa, która jest bezcenna i dodatkowo jest niepalona. Właśnie tak wygląda kawa, która nie jest palona. A najfajniejsze jest to, że można sobie tutaj kupić kawę, jaką się chce. Nie wiem, nazw nawet nie ma, więc trudno jest rozpoznać co i jak. I w tej maszynie oni to mielą. Tak, tu się mieli kawę, widzicie? A tam pan... Zobaczcie, co robi. Bardzo rzadki, ginący zawód w Polsce. Jakieś serki. Różnego rodzaju. Typowy ormiański ser to jest właśnie ten. My mówimy na to czanach. Czyli ser podpuszczkowy, niepasteryzowany. Oczywiście na temat serów za chwilę opowiem, jeżeli mi się uda w ogóle pójść tam, gdzieś sprzedają sery. A ja pamiętam, że tutaj tak było. A Artur z moją siostrą rozrabiają za mną. No ale wiecie. O. A to jest suszona ryba. To jest fanaberia z Rosji. Ona się nazywa wowla. To jest taki śledź, który po prostu jest suszony, znaczy tak naprawdę solony, a potem suszony. I to jest takie chipsy, to się podaje jako chipsy do piwa. No nie wiem, no trzeba być koneserem, żeby to takie coś jeść, że tak powiem. Okej. Okay. Bardzo fajne miejsce z tymi suszonymi owocami. Herbaty, zobaczcie, róża, mieszanka, wiecie co, nie wiem co to jest za roślina, ale u nas na wsi tego jest milion, więc jak pojedziemy wam pokażę. Kamomil, wiecie, no widzicie, no to akurat pani się rozkłada dopiero, ale pokazuję wam, żebyście widzieli, a to jest suszona morwa, czarna, to. Ona jest bardzo popularna w ogóle w Armenii, morwa. Zresztą jest bardzo zdrowa przede wszystkim, widzicie? Dla cukrzyków jest dobra. Morwa biała, suszona. A to jest właśnie ta, ten,
czarna, a to jest, to są pestki z moreli, bardzo antyrakowe podobno, mają właściwości antyrakowe, które zresztą są zakazane w Unii Europejskiej. A to jest moja ulubiona fasola. Najlepsza, najzajebistsza na świecie. O! Nagrywasz? Mhm. Mój Artur mówi, mama, nie używaj słowa na Z, ale ja będę używać, bo ja was kocham. Wiecie, że jestem normalnym człowiekiem. Dostaliśmy właśnie bruskinie. A ja właśnie, nie, morele dostaliśmy. Dostaliśmy morele. Zanim której, stąd wyjdziemy, to się najemy, nie? Z której się leje sok. Kopie. Są super dojrzałe. Mhm. O. Chciałam wam jeszcze jedno zioło pokazać. To jest, my tam mówimy na to tarchun, to jest estragon. I zawsze ono tak jest właśnie pakowane i tak jest sprzedawane. I ona jest super do jajek i do ryb. Jest pyszna, po prostu niezastąpiona do jajek i do ryb. Można to suszyć i używać właśnie w ten sposób. A ja chciałam jeszcze pokazać wam to. Owoce. Wiecie co? Gdybym ja nie znała Armenii, gdybym takie coś widziała, to bym się zakochała w tym kraju, kupiła bilet i przyjechała. Szakalcun. Zobaczcie, cały czas nam dają coś do jedzenia. Zobaczcie, to jest czarny ten. Jak się nazywa to, Artur? Jeżyna. Jeżyna czarna. Zobaczcie, jakie wielkie. I wiecie, co jest najlepsze w tym? Że to jest słodkie. Zobaczcie. Tak. Biała figa. Czarna figa ma na tym. Nie, to jest biała figa po naszemu, tak? To jest czarna figa. Zobaczcie, z jaką starannością pani wybiera naszą dumę narodową. No warto alicira na Armengeli. Właśnie mówiłem do mojej siostry, żebyśmy kupiły. Ona mówi, wiesz co, jak skończysz nagrywać, bo wiesz, żebyś, bo one są bardzo dojrzałe, dobrze. Biała morwa, czarna morwa. Sezon już minął. Z jakiegoś rejonu państwo przywożą to, tam gdzie jest jeszcze chłodniej trochę. Zobaczcie, jakie wielkie. To dobre jest. No. Artur, nie dotykaj. Mówię wam, displeju nie jeden mógłby się nauczyć prezentacji produktu do sprzedania. Przyjedźcie do Armenii. Tak, przyjedźcie do Armenii i zjedzcie owoce, które ona daje, bo na pewno... Wszystkie owoce zjedzcie. Tak. Na pewno nigdzie indziej na świecie nie są tak pyszne. Zobaczcie, pani pojedynczo układa maliny. Po jednej sztuce. A to jest suszone kaki. Tak, kaki, które przywożą do Polski. Kaki. Suszone. Przepyszne w ogóle. Jedno z moich ulubionych w ogóle suszonych owoców. Owoców, jakie w ogóle istnieją. Ja już tam chyba ten. No dobra. Artur, coś tam. Co? Artur, pokaż. A, tam są magnesy, patrzcie. Są różnego rodzaju. Dżemamery. Też są jakieś takie słodkie rzeczy, a to są kandyzowane orzechy. I znowu, a tam są miody. Arbuz. Artur właśnie znalazł arbuza. A wiecie co? Pod ladą znalazłam coś. To. To jest nic innego jak suszony szczaw. Nasz, polski. My na to mówimy aweluk, zresztą tu jest napisane aweluk, ale to jest szczaw, tylko że my w Polsce go zażywamy w młodej postaci, a w Armenii się zostawia, żeby większe, zrobiło się większe, miał jakieś 60 cm, później się je zbiera i właśnie tak, tak się suszy. Najlepsza rzecz w ogóle, ja uwielbiam to. A to są jakieś tam różne mieszanki przypraw do mięs, do rybki i tak dalej, tak? Jak wiecie, że nie jestem zwolenniczką tego zakupu tego typu rzeczy. No tak, to, a to jest suszony. Ciecie i pan już Artura częstuje.
suszonym arbuzem. Mówi się co? Merci. Merci, żakalcyn. A to jest szafran, nie? Szafran. Ten kaukaski, to nie jest taki typowy, taki ten prawdziwy, tylko on się nazywa kaukaski, a wydaje mi się, że to nie jest ten prawdziwy. Wino, wódka, cyrani, abrykosy. A to są bimbre, wiecie? Wina? Wina domowe, tamte ciemne takie. A to wszystko, które widzicie, z różnych owoców są bimbre. I to jest normalne. To takie rzeczy się dostaje w domu, nie? Znaczy, tu się dostaje takie rzeczy. Można kupić. No. Zdrowy, to jest zdrowy. Ten pan mówi, żebym to zrobiła, temu zrobić zdjęcie i w ogóle, no ja już to pokazywałam, tak, więc ten. A to, a to na pewno zabiorę ze sobą do domu. Inciarzy, pytam się, ile kosztuje. Jotardram, okej. 700 dramów za sztukę, czyli jakieś 7 zł mniej więcej, takie naciągane 7 zł za sztukę. No chyba tyle, nie? Patrzcie. A to jest takie, znaczy takie miejsca tak naprawdę, to są takie nastawione bardzo na turystów, nie? Bo miejscowi nie mogą sobie na to pozwolić, bo to jest bardzo drogie. Naturalnie. Bardzo drogie. Eko. Eko. Pan mówi, że to jest eko. A teraz bym chciała wam pokazać chlebek lawasz. Zobaczcie, tykwy. Chlebek lawasz, ale nie wiem, gdzie on jest. Muszę się, no warto zapytać. Ale zanim to zrobię, pokażę wam jeszcze to. Widzicie? Moja bazylia ukochana. Czomber. Są jakieś mięty, nie mięty. Czomber, a nie czomber. Czomber. to jest ta tymianek. Czerwona róża dzika. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest, ale pięknie wygląda. Na pewno to jest jakaś herbata. Mirra. O, to na pewno zabiorę do domu ze sobą. Ale tu pachnie, nawet nie wiecie jak. Gałka muszkatołowa, cynamon. Widzicie? Tu gałka muszkatołowa. Tu jest goździk, cynamon. A nie, to jest anyż, przepraszam. Tu cynamon, goździk. No i tam takie różne, nie? Przepięknie tu pachnie. Arbuz. Arbuz. Sztochmel. A co to jest Sztokholm, wiecie? Zamiast Sztokholm. Artur się uczy, to opowiemy taką tą anegdotę, ale za chwilę. To jest też kaki. Kaki. Cukry pudrze. Tak, cukrze pudrze. A tu zobaczcie, turyści panowie próbują. I wam powiem wam jedną rzecz. Artur się uczył różnego rodzaju te. Nie. Pani znowu nas, ktoś nas tutaj częstuje czymś, ale opowiem wam coś. Tak, ważne, no warto, moja kuzynka mówi tak, jak chcesz się najeść, no nie, to przychodzisz tutaj, nażresz się i idziesz do domu. Słuchajcie, Artur się uczył tam takich stolic. No i doszliśmy do Szwecji, ja mówię Sztokholm, tak Artur? Sztokholm, powtórz Sztokholm, a on zamiast Sztokholm powiedział, co Artur? Sztokholm, powiedział Sztokholm i u nas tak zostało Sztokholm. No i u nas Sztokholm to jest Sztokholm. Magnes później, Artur, jak będziemy wyjeżdżać. No mój Artur by już chciał wszystko kupować, co widzi. Cześć, ze mną Karym. Pani właśnie pyta, czy chce nagrać lawasz, tak? Chce nagrać lawasz, barewdzys. Zobacz, czy to jest... A, to jest tonira lawasz. A, jest la tonira? Cie? Nie Gruzja. Gruzja, ścięk. Lecha Stanicek. Pani się pyta, czy jesteśmy z Gruzji, czy jesteśmy podobni, nie wiem. A to jest gata. Nasz tradycyjny wypiek. Też wam pokażę, jak wygląda i jego się zabiera najczęściej do... Na wesela i w ogóle. Tradycyjny w ogóle nasza rzecz. Akacja. Lawasz. Lawasz i może lawasza. Tak ale wygląda. Patrz. Zobaczcie, jak ona wygląda. Tak wygląda w ogóle stonira, tak bezpośrednio. To jest zupełnie inny rodzaj. Pachnie? No. Niesamowicie. Jest kładta wekieli, właśnie 2 sztuki kupię, żebyśmy zażarli.
brzydko mówiąc. Tak, brzydko mówiąc, ładnie mówiąc. Pena się pani czy wątuzek, mostakę ze lawkami. Pyta się, czy przeciąć. Czekaj, z tej strony. Pani tak będzie plan przecinać, tak żeby nam łatwiej było jeść. Będzie o. O. Ona zalała to wodą, ponieważ no, jak się piecze, to się suszy. A tak jest bardzo gorąco. Bardzo gorąco, tak żeby było w miarę ok. To ona właśnie w ten sposób to, to robi. Widzicie? Na 4, 4 i na 4, tak? Znaczy na 2, na 2 i na 2. O, Artur właśnie dostanie do łapki. No i dzisiaj Artur nie je obiadu. Bo się nażar na targu. No i właśnie tak wygląda. Ja sobie wzięłam dwie sztuki i tu cały właściwie tutaj, zobaczcie, tu wszędzie jest lawasz. Właśnie wam pokażę. Cały, tu wszędzie panie sprzedają lawasz. A to my z ładem zaraz pójdziemy kupić. A wiecie co, to jest strasznie gorąco. Artur, zapłać. Nie? Tak, daj. Hamowa. Hamowa, Artur. Czyli dobre? Zupełnie inaczej smakuje ten lawasz niż ten, co my mamy w domu. Mieszkanek talis. Tylko różnicy. 250 gram, Artur. Daj 1000, niech pani ten, bo ja tam... Nie, ja tam nie mam, daj ten. No. Pani. Nie będziesz wydać miała. Takie 2,50, nie za taki chlebek. 4, za 2 sztuki, ale to na metro będzie. Unęk kupik. Ha, unęk. Ale kopyka chroni, ten nam kopyku nie. Zobaczcie, to jest wszędzie, wszędzie lawasz, tak? To specjalnie przykryte, bo że to źle wygląda. Ale mogę wam powiedzieć, to jest lawasz. To jest taki bardziej przypieczony. Tak, ale to zależy. No wszędzie tak samo smakuje w zasadzie jajka ze wsi. W ogóle tu są takie dziwne te jajka tutaj, jak na Armenię. Bo tu wszędzie są białe jajka. Prawie. I właśnie wam powiem tak. Wszystkie pani zmęczona. Odpoczywa. Lawasz. Jajeczka ze wsi. Lawasz. Gata. O, widzicie? Pani właśnie świeża. Cie, jest na karmę. Pani mówi, czy mam ochotę na gatę. Ja mówię, nie. A widzicie? Tak właśnie wygląda. Pani jest upieczony i pani właśnie polewa wodą, żeby one są teraz bardzo kruche i pani polewa wodą, żeby je można było jeść. Przede wszystkim jak lawasz się upiecze i właśnie zostawi się, żeby ono wyschło, więc się pani dolewa sobie wody i psik. Jak się upiecze i zostawi się je, żeby wyschło, słuchajcie, można przechowywać podobno lawasz, właśnie ten chleb, przez 100 lat w suchym, oczywiście ciemnym miejscu. Można przechowywać, a potem wystarczy pół godziny przed jedzeniem właśnie tak polać wodą i ono już jest jak normalnie z pieca, nowiutkie. No dobrze, powoli będziemy się żegnać. Akurat stąd. Pan cię pyta, czy nie chcecie na różne rzeczy. No i będziemy się żegnać powoli. Wychodzimy i ja jeszcze was zabiorę ze sobą na targ, gdzie, tak sobie wiecie, przyjeżdżają ludzie ze wsi. A tu zobaczcie, dżermuk, czyli nasza woda ormiańska. Bedźni też, to są typowe wody mineralne z Armenii. Lecznicze wręcz, gdzie pół butelki dziennie można wypić tej wody, bo są bardzo, bardzo są, jakby to powiedzieć, no bardzo dużo minerałów mają, więc nie wolno przekraczać dziennej dawki. Okej. A ja wam powiem jeszcze jedno. A to następni turyści są karmieni dynią i różnymi innymi rzeczami. Artur? Aha, zobaczcie, jakie granaty. Wow! A tu pan wyciska sok z granatu. Chcesz? Dobra, weźmiemy sok z granatu, bo jest bardzo drogi, bardzo zdrowy, niedrogi. Pewnie na pewno drogi, bo jest wyciskany. Zobaczcie. Jest po południu. Miejscowego czasu godzina 7:30. Jesteśmy dosłownie na ulicy. I tu pachnie niesamowicie.
Ale handel kwitnie. Mody stoi. A ja bym chciała wszystkie tutaj rzeczy kupić, bo tak super to pachnie i wygląda.